Transmisję na żywo. Ok. 5 złotych. Czekaj, chłopie, bo ten Nikola w sensie. Jak masz osocenie fitu, Influ powiedział, że Malik ma dziewczęcy sweter, a wszystkich pouczała, że ubrania. Ej, to ze mną się kłóciła ostatnio. W sensie dyskutowaliśmy na Instagramie, coś tam też właśnie było tego. A, że Nathan powiedział, że męskie włosy ma jeden z ladyboyów i że to jest jakaś tam obraza. Ja mówię, że dlaczego? Że na przykład jakby mi ktoś powiedział, że mam, nie wiem, damską twarz, no to bym nie brał tego. I ona tam argumentowała, że jak ktoś jest mężczyzną, no to ma być, że określenie jego cech jako kobiecych to jest obraza. Natomiast jeżeli ktoś jest kobietą i mówienie, że ma coś męskiego, to też jest obraza. No to pytanie, jak ktoś jest ladyboyem? Czyli, bo tak się utożsamiają ci ladyboye, nie? No to co znaczy, że masz ladyboyskie włosy? Bo na przykład dlaczego? Dlaczego na przykład to, że Nathan powiedział, że ktoś ma męskie stopy, to ma być obrażeniem? Nie? Męskie... Takie to jest kurwa właśnie... 5 złotych. Dobra, oglądamy. Pierwsza Tajka otrzymała od Polaków za noc streama 2000 batów. I właśnie, to mi się nie podoba. Bo okej, zaproszenie dziewczyny jedno, ale na chuj 2000 batów? Nie, no dobra, to jest taki słabe. Dobra. Nie, no, trochę takie ten, ale nie chcę mi się ciągnąć, bo bym musiał bardziej rozbudowywać ten żart. Co kto lubi, nie? Ja tam lubię. Pierwsza Tajka otrzymała od Polaków za całą noc streama 2000 batów, to około 250 zł. To do niej zaglądali do łazienki, gdy sikała. Mówili, że śmierdzą jej stopy i że jest mężczyzną. W donate'ach i przy tych zasięgach Polacy mogli zdobyć nawet kilkadziesiąt tysięcy złotych w jedną noc. I teraz pytanie, bo tutaj na główny widok jakby cały akcent pada na cenę. I teraz tak, czy gdyby chłopaki jej zapłacili 1000 zł, bo co tutaj jest problemem? To, że zapłacili jej 250 zł, a sami zarobili 1000 albo kilka tysięcy? Bo tak wynika trochę z tego, nie? Że sami w donate'ach przy tych zasięgach mogli zarobić kilkadziesiąt tysięcy w ogóle. Tak, kurwa, 250 tysięcy, kurwa, zarobili, nie? Podejrzewam, że nawet dychy nie wyciągnęli, ale okej. Okay. Przypuśćmy, że zarobili jakąś cenę, nie? Natomiast na tym polega trochę kapitalizm. Skoro znaleźli aktorkę za 250 zł, a sami zarobili kilkadziesiąt tysięcy, no to... Tak wygląda kapitalizm, nie? Problemem tutaj natomiast może być ten fragment, czyli zaglądali do łazienki, gdy sikała. Z tego co wiem, to było trochę tak, że ona sama ich tam ciągnęła do tej łazienki, nie? Jest taki fragment, że oni tam na przykład, ona jest zamknięta, a oni otwierają śrubokrętem i o, zaglądamy ci do łazienki. Jest taki fragment, ja nie widziałem go, natomiast ja nie oglądam tych streamów tak dokładnie, nie? Że śmierdzą jej stopy. I teraz właśnie też pytanie. Jeżeli stopy faktycznie śmierdziały, mi na przykład, jak śmierdzą stopy, to inni domownicy mogą powiedzieć, śmierdzą ci stopy. Miałem kiedyś kolegę i mu powiedziałem, że śmierdzą mu stopy i się obraził, nie? Natomiast mu wytłumaczyłem, że to jest dla twojego dobra. Sprawdź, czy tam wszystko ok. I później już nie śmierdziały, nie? Jeżeli... Kurwa, no uważam, że jeżeli komuś śmierdzą stopy, to powiedzenie mu, że mu śmierdzą stopy, no to jest fakt, a nie jakieś, kurwa, obrażanie czy coś. Nie, to jest wszystko takie, kurwa, że... Takie mam wrażenie, że jak jest już osoba transpłciowa, to musimy się z nią obchodzić jak, kurwa, z jajkiem, jakby była z porcelany. Że na tym, kurwa, polega ta największa bolączka, nie? Że ojej,
Ty nie jesteś heteroseksualny? O, to kurwa, trochę się aż boję, w ogóle nie wiem co powiedzieć, nie wiem jak się zachować, jak śmierdzą ci stopy, to nie mogę powiedzieć, że ci śmierdzą stopy, nie mogę powiedzieć, że twoje włosy są ani damskie, ani męskie, bo do tego ta Maja trochę tak doprowadza, nie? Że już nie można nic powiedzieć. A jakbyś był kurwa z kumplem i mu powiedział, ej Amadeusz, jebią ci stopy. Nie ma obrazy, nie? Już jest wtedy wszystko okej. Okay. Jakby była jakaś dziewczyna, to możesz powiedzieć, koleżanko, śmierdzą ci stopy. Też już jest okej, okay, nikt nie ma. Ale jak jest osoba transpłciowa, to już jest obraza. To już jest wyśmiewanie, to już jest transfobiczne. Dla mnie, kurwa, nie do końca. Że ja jestem za tym, żeby wszystkich traktować równo. Tak samo. I jeżeli ci śmierdzą stopy, to ci śmierdzą stopy. Nieważne, czy jesteś kobietą, mężczyzną, jest to bez znaczenia. Czy ladyboyem. Moje zdanie, nie? Dalej, lecimy dalej. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą cispłciową. I powiem tak, ja nie wiem, zaraz sprawdzimy, co to znaczy. Cispłciowość. Spójność pomiędzy czyjąś płcią przypisaną przy narodzinach, a jego tożsamością płciową. Cis mężczyźni i cis kobiety to osoby nietranspłciowe. Czyli ja jestem cis płciowy, tak? Bo nie jestem transpłciowy. Czyli jestem cis płciowy. Dobrze ja to rozumiem? Bo ja się narodziłem mężczyzną i do tej pory jestem. Natomiast jak będzie w przyszłości, nie wiem. Okej, okay, czyli ja jestem cispłciowy, czyli już wiemy, co to znaczy. Wracamy w takim razie. Niezależnie od tego, czy jesteś osobą cispłciową, twoja tożsamość płciowa pokrywa się płcią... A, to kurwa, niepotrzebnie wchodziliśmy na to. VPN. Krótko po urodzeniu i zapisaną wówczas w dokumentach, czy osobą transpłciową, podejmij wyzwanie i pisz o temacie transpłciowości w pełny szacunku. Drogie media, droga blogosfero. Na stronie Transfuzja znajduje się poradnik, jak mówić o osobach transpłciowych w przestrzeni publicznej. Zobaczcie, a nie można mówić normalnie? 5 złotych. Tak jak o wszystkich innych? Napisany przez osoby transpłciowe. Pato streamerzy w Tajlandii dosłownie łamią wszystkie zasady szacunku. Byśmy się musieli zapoznać z tym dokumentem. Niech wszyscy zaleją skrzynkę Fame MMA i niech wywalą tego pokurcza. Lubię freak pokurcza? Co to znaczy pokurcz? Że ktoś ma skurcze mięśni? Nie wiem w ogóle, co to jest za słowo. Jest według mnie ono bardzo obraźliwe. Nie wiem, czy to jest w stosunku do Natana Marconia, czy do Amadeusza Ferrariego, ale ta osoba, która to pisała, jest bardzo intolerancyjna i bardzo obraźliwego używa słownictwa. Lubię freak fighty i czasami lubiłam oglądać te dramy Ferrariego. W całym jego obłędzie czasami była do niego sympatia, ale to, co dzieje się teraz, jest tak obrzydliwe, stulejarskie i okropne. Tu jest odrobina stygmatyzacja osób chorych na stulejkę, nie? Bardzo też nieładny tutaj, że takie wpisy udostępnia Maja Staśko, gdyż stulejka jest poważną chorobą, dotyka mężczyzn w różnym wieku i bardzo być może utrudnia życie. A natomiast jest to traktowane jako, nie wiem, określenie, że ktoś nie ma doświadczenia seksualnego, to jest stulejką. No nieładnie, nieładnie.